Czy warto było wziąć udział w trzecim seminarium zorganizowanym przez firmę Cemex i Stowarzyszenie Producentów Cementów? A jeżeli tak, to dlaczego? Tak, oczywiście. Każde doświadczenie związane z poszerzaniem swojej wiedzy w branży jest doświadczeniem pozytywnym, dobrym, bo jakby nabywamy nowego doświadczenia, uczymy się coraz więcej. Tutaj fajnie było przedstawione nowe technologie związane właśnie z prefabrykacją i możliwością użycia tej technologii w budownictwie mieszkaniowym, w budowie domów jednorodzinnych. Nawiązując do głównego tematu, głównej technologii, która była dzisiaj omawiana podczas seminarium, czy prefabrykacja betonowa jest czymś atrakcyjnym dla studentów architektury i czy jest w ogóle znana studentom architektury? Moim zdaniem jest bardzo atrakcyjna, ponieważ ona z jednej strony ogranicza, a z drugiej strony bardzo dużo pozwala, ponieważ trzeba zachować jakiś rygor, projektując ten budynek, aby spełniał normy, ale z drugiej strony pozwala stworzyć bardziej spójną, zrozumiałą i prostą architekturę.